Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ekspresowe placki z cukinii. Takich jeszcze na moim kanale nie robiliśmy, tak więc zapraszam Was serdecznie na przepis. Ale zanim przejdę do przepisu, już niedługo na moim kanale 100 tysięcy subskrypcji, a obiecałem sobie, że na taką fajną, okrągłą liczbę napiszę książkę kucharską. Jest to moje takie marzenie, tak więc jak ktoś z wydawnictwa ogląda mnie, zapraszam do współpracy. Może razem napiszemy moją pierwszą książkę. Również Was, widzowie, zapraszam do wspierania mojego kanału. To przyspieszy na pewno wydanie mojej pierwszej książki. Jest to naprawdę bardzo drogi temat, ale do wykonania. Już bez zbędnego gadania, zapraszam Was serdecznie na przepis. Na początku przygotujcie sobie większą miskę. Cukinię należy dokładnie wymyć i pozbyć się końcówek. Ja mam tutaj dwie sztuki, one są ze sklepu akurat, ale jeżeli macie w ogródkach cukinię, która jest taka duża, przerośnięta nawet, to jest też idealna cukinia, aby właśnie zrobić z niej makaron. Przygotujcie sobie nożyk ze specjalnym ostrzem i zaczynamy od samego końca. Zobaczcie, jak to fajnie idzie. Prosty temat. I z tą skórką. Dojeżdżamy aż do nasionek. I zaczynamy od początku. Nasionek nie będziemy używać. Zobaczcie, jak to fajnie idzie. Oczywiście ten cały środek z takiej cukinii, czy nawet z większej, jest śmiało do zrobienia. Możecie dodać do jakiegoś sosu. I spójrzcie, jak pięknie to wygląda. Wystarczyła jedna minuta, żeby z dwóch małych cukinii zrobić taki piękny makaron. Teraz wystarczy go odrobinę posolić, przemieszać i odstawić tą cukinię na kilka minut, tak żeby wyszła z niej woda. Minęło 5 minut, zaraz Wam pokażę, jak, o właśnie, troszeczkę ją ścisnę, tak żeby ta cała woda z niej wyszła, ale tak mocno jej nie gniotąc. Wodę odlewam i wracam zaraz do Was z powrotem. Cukinię mam już odciśniętą. Teraz dodam dwa duże jajka, 100 g sera żółtego, startego na tarce na grubym oczku, do tego dwa duże ząbki czosnku, drobno posiekane, 50-70 g szynki. Szynkę możecie ominąć, jeżeli wolicie tą potrawę w stylu wegetariańskim. Jak zwykle u mnie sporo pieprzu. Całości już nie dosalam, ponieważ i szynka, i ser są słone. Poza tym soliliśmy cukinię, żeby wytraciła wodę. Również nie dodaję tutaj żadnych zagęstników w postaci mąki. Samo jajko jest wystarczające. Teraz wystarczy całość wymieszać tak, żeby te wszystkie składniki się połączyły. Jeżeli nie macie takiego nożyka, żeby zrobić makaron, naprawdę nie stresujcie się tym. Nie jest bardzo drogi. Można śmiało kupić i korzystać, bo różne potrawy z takiej cukinii można zrobić. Zresztą już kiedyś robiłem dla Was bodajże kurczaka w sosie takim śmietanowym, właśnie z makaronem z cukinii. Możecie sobie zajrzeć na stare filmy i zobaczyć ten przepis. Teraz zostaje nam tylko rozgrzać mocno patelnię i zaraz będziemy smażyć. Patelnię mam już mocno nagrzaną. Teraz wystarczy wlać oliwę i teraz już nakładam cukinię. Na górę jeszcze wrzucę szynkę, jajeczko, tutaj również i podsmażamy tak, żeby pod spodem zarumieniła się. Dopiero wtedy zaczniemy ją przewracać. Póki ona się nie zarumieni, nie ruszajcie, nie mieszajcie, nic nie róbcie. Myślę, że z jednej strony jest już fajnie podsmażona, tak więc delikatnie ją przewrócę. O, pięknie to wygląda. Spójrzcie.
zawsze możecie wspomagać się sprzętem, który macie w kuchni. I podsmażamy z drugiej strony na równie piękny, złocisty kolor i smażymy kolejne. Jak widzicie, one sobie już chodzą po patelni. To jest sygnał, że za chwilkę możemy ściągać nasze ekspresowe placuszki z cukinii, wykładać na talerz. Pierwsza partia jest już na talerzu, tak więc możemy śmiało je testować, a ja zabieram się zaraz za smażenie kolejnych. Nadszedł ten najlepszy moment, testujemy. Spójrzcie, jak pięknie placuszki wyszły, jak pięknie wyglądają, jak ładnie się zarumieniły, są złociste. A to jest właśnie zasługa sera żółtego i jajka. Bez mąki wystarczy teraz przedrzeć. Słuchajcie, są fantastyczne. Zapewne sami widzicie, jak to wygląda. Są naprawdę wspaniałe. Mam nadzieję, że ten przepis zrobicie u siebie w domu. Będziecie zachwyceni, zakochacie się w tym smaku. Oczywiście serdecznie Was pozdrawiam. Życzę Wam smacznego, dużo zdrowia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Bajka.